10 najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. Numer 10. Kołobrzeg. Mało kto wie, ale Kołobrzeg też jest miastem uzdrowiskowym, pomimo braku członu Zdrój w swojej nazwie. Miasto położone jest nad Polskim Morzem w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Kołobrzeg według danych z roku 2017 zamieszkiwało 48 558 mieszkańców. Początki miejscowości datujemy na wiek IX, kiedy to istniał tu tzw. gród w Budzistowie. W roku 1255 Kołobrzeg otrzymuje prawa miejskie. W mieście znajdują się źródła wody mineralnej, wprawdzie nie tak szlachetne jak w górskich miejscowościach. Ponadto funkcjonują tu solanki oraz pokłady leczniczej borowiny. Leczy się tu głównie choroby dróg oddechowych, ale również choroby stawów czy krążenia. W 24 sanatoriach i zakładach leczniczych położonych na terenie miasta. Kołobrzeg jest bogaty w różne ciekawe miejsca, jak Latarnia Morska, o której możecie więcej się dowiedzieć w filmie 10 najpiękniejszych latarni morskich w Polsce, który znajdziecie na kanale. Następnie, oczywiście będąc nad morzem, nie można nie odwiedzić miejskiej plaży i bulwaru Jana Szymańskiego, biegnącego wzdłuż niej. Warto też zajrzeć do portu oraz obejrzeć przepiękne kamienice na placu ratuszowym. Numer 9. Szczawno-Zdrój. Jest to malownicze miasto uzdrowiskowe, położone w województwie dolnośląskim, w Górach Wałbrzyskich. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 5608 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wówczas wsi książęcej pochodzi z roku 1221, z tak zwanej Księgi Henrykowskiej, a rok 1945 to data nadania praw miejskich. Szczawno jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Leczyły się tu takie osobistości jak Winston Churchill, Joseph Conrad, cesarz Wilhelm II czy Zygmunt Krasiński. W mieście znajduje się jeden z największych i zarazem najpiękniejszych domów zdrojowych w Polsce. Oprócz tego znajdziemy tu klub kuracjusza, teatr zdrojowy, muszlę koncertową, tak zwaną białą salę oraz altanę nad źródłem. Ponadto mieści się tu park zdrojowy, park szwedzki, liczne dawne pensjonaty i wille. Wieża widokowa czy kościół parafialny w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny z lat 1936-37. Numer 8. Duszniki-Zdrój. Duszniki-Zdrój jest to miejscowość wypoczynkowo-uzdrowiskowa położona w województwie dolnośląskim. Miasto według danych z roku 2016 zamieszkuje 4745 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o dusznikach pochodzą z roku 1324, a w roku 1346 miejscowość otrzymała prawa miejskie. W mieście nie tylko możemy skosztować doskonałych wód mineralnych, ale również kąpieli i okładów borowinowych oraz unikalnych w skali kraju kąpieli igliwiowych. Miejscowość też słynie z koncertów chopinowskich. Sercem duszników oczywiście jest park zdrojowy z XIX-wieczną pijalnią wód i teatrem zdrojowym. Ponadto znajdziemy tu przepiękne zabytki jak ruiny zamku Homole, zabytkowe domy jak dom przy ulicy Sudeckiej, ratusz, pomnik Fryderyka Chopina czy hotel Fryderyk. Numer 7. Świerardów-Zdrój. Jest to malownicza miejscowość położona na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie lubańskim. Jej populacja według danych z roku 2016 wyniosła 4250 mieszkańców, a pierwsza wzmianka o Świerardowie pochodzi z roku 1524, wówczas o miejscowości pod nazwą Figelbeutel. W roku 1946 miejscowość otrzymuje prawa miejskie. Tutejszą wodę leczniczą popijano już w roku 1572, bowiem w tym roku znalazła się pierwsza wzmianka o niej w książce berlińskiego lekarza Leonarda Thunreisera. Dom zdrojowy w Świerardowie robi wrażenie. Trochę różni się od pozostałych domów zdrojowych w Polsce. Swoim wyglądem przypomina klasztor. Oprócz tego znajdziemy tu przepiękne sanatorium Szarotka czy Turoń, zabytkowe pensjonaty, przepiękne drewniane wille czy kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Warto też skorzystać z kolejki linowej na Stóg Izerski oraz odwiedzić schronisko na jego szczycie.
Numer 6. Lądek-Zdrój. Miasto to malownicza miejscowość położona w Sudetach Wschodnich w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim. Lądek zamieszkuje według danych z roku 2019 5572 mieszkańców. Miejscowość została założona prawdopodobnie w roku 1241, a rok 1282 to data nadania praw miejskich. Lądek-Zdrój to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Leczyły się tu takie znakomitości jak Goethe, cesarzowa Katarzyna II czy Aleksander I, królowie pruscy czy John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA. Znajdują się tutaj źródła tzw. wód radonowych, które mają zastosowanie w leczeniu m.in. chorób układu krążenia, układu ruchu czy schorzeń neurologicznych. Sercem Lądka jest przepiękny neobarokowy zakład przyrodoleczniczy Wojciech, wraz z równie pięknym parkiem zdrojowym. Znajdziemy w nim również zabytkową wieżę zegarową i muszlę koncertową. Ponadto w Lądku mieszczą się też inne ciekawe zabytki jak neorenesansowy ratusz, przepiękne wille jak na przykład rezydencja Proharmonia, dawna willa Barbara z 1906 roku, następnie most świętego Jana, zakład przyrodoleczniczy Jerzy czy kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Numer 5. Nałęczów. Jest to miasto położone w województwie lubelskim w powiecie puławskim. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 3750 mieszkańców. Początki Nałęczowa datujemy na wiek VIII i IX, kiedy to na tym miejscu istniała miejscowość Bochotnica. W roku 1772 założono obecny Nałęczów, a nadanie mu praw miejskich datujemy na rok 1963. Miasto jako jedyne w Polsce uzdrowisko jest skupione wyłącznie na leczeniu schorzeń kardiologicznych. Znajduje się tu rozlewnia znanych wód mineralnych jak Nałęczowianka czy Cisowianka. Sercem uzdrowiska jest 25-hektarowy park zdrojowy ze stawem i pałacem Małachowskich. Następnie mieści się tu sanatorium Książę Józef, rolnik Atrium i termy pałacowe. Ponadto znajdziemy tu tzw. stare łazienki i domek gotycki. W Nałęczowie zlokalizowana jest też zabytkowa chata Stefa Żeromskiego oraz przepiękne drewniane wille jak np. willa Podgórze oraz ciekawy kościół rektoralny. Numer 4. Busko-Zdrój. Miasto to przepiękna miejscowość uzdrowiskowa, położona na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim, którego oczywiście jest gospodarzem. Busko według danych z roku 2016 zamieszkuje 16428 mieszkańców, co czyni je siódmym największym miastem w województwie świętokrzyskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1166 z buli papieskiej i kroniki diecezji krakowskiej, a rok 1287 to data nadania praw miejskich. W Busku znajduje się źródła wód siarczkowych, jedne z najlepszych w Europie. W mieście do dyspozycji kuracjuszy jest 13 sanatoriów. Leczy się w nich głównie choroby reumatologiczne, układu krążenia czy neurologiczne. Znajduje się tu też malowniczy XIX-wieczny park zdrojowy. Mieści się w nim przepiękne sanatorium Marconi oraz, jak przystało na park zdrojowy, muszla koncertowa. Oprócz tego zlokalizowane jest tu wiele ciekawych zabytków jak kościół cmentarny świętego Leonarda oraz przepiękne wille jak Bristol czy Zielona. Numer 3. Ciechocinek. Jest to miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie aleksandrowskim na Kujawach. Ciechocinek według danych z roku 2017 zamieszkuje 10567 mieszkańców. Początki miejscowości datujemy na rok 1670, a nadanie praw miejskich na rok 1916. W mieście znajdziemy wiele wszelakich obiektów leczniczych jak szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wypoczynkowe, przyrodolecznicze i oczywiście pijalnie wód mineralnych. Leczy się tutaj choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Sercem Ciechocinka jest obszerny park zdrojowy z przepiękną zabytkową pijalnią wód mineralnych, fontanną Jasia i Małgosi czy muszlą koncertową. Ponadto w mieście znajdują się tu takie zabytki jak teatr letni, neogotycki kościół świętego Piotra i Pawła, cerkiew, polowa pod wezwaniem świętego Michała Archanioła czy dworek prezydenta Rzeczypospolitej. Numer 2. Szczawnica. Jest to przepiękne miasto uzdrowiskowe leżące na granicy Beskidów Zachodnich oraz Pienin.
w województwie małopolskim w powiecie nowotarskim. Szczawnica według danych z roku 2017 liczyła 5807 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1413, a nadanie praw miejskich datujemy na rok 1962. Mało kto wie, ale miasteczko dysponuje aż 12 źródłami kwaśnej wody, z czego 8 jest czynnych. Ponadto w mieście oczywiście znajduje się wiele sanatoriów uzdrowiskowych. Wykonuje się w nich aż 42 rodzaje zabiegów, m.in. z zakresu fizjoterapii czy hydroterapii. W Szczawnicy leczy się głównie drogi oddechowe, ale również choroby kręgosłupa, reumatyzm czy zapalenia stawów. Pijalnia wody w Szczawnicy jest bardzo klimatyczna. Jest to budynek w stylu góralskim, powstały w roku 1863. Ponadto w mieście możemy podziwiać przedwojenne sanatorium inhalatorium, zabytkowe ujęcie wody mineralnej zdrój Walerii, kaplicę zdrojową, dwór szlajów z roku 1839 oraz wspaniałe zabytkowe drewniane wille jak Willa pod Boga Rodzicą czy Willa Szalej 2. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o potoku Grajcarek, znajdujący się w Szczawnicy, będącym prawym dopływem Dunajca. Numer 1. Krynica Zdrój. Jest to malownicze miasteczko położone w Beskidzie Sądeckim, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Krynicę według danych z roku 2018 zamieszkuje 10757 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o wsi Krzenycze, która jest obecną Krynicą, pochodzą z roku 1547, a nadanie praw miejskich datujemy na rok 1889. Krynica słynie przede wszystkim ze wspaniałych wód mineralnych, sanatoriów czy szpitali uzdrowiskowych. Leczy się tu przede wszystkim takie schorzenia jak choroby układu trawiennego i moczowego czy układu krążenia. Gościły tu takie osobistości jak Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski czy Artur Grotter. Najstarszą pijalnią wód mineralnych w Krynicy i zarazem najstarszym budynkiem jest pijalnia Słotwinka, powstała w roku 1806. W mieście znajdziemy też wiele przepięknych drewnianych willi jak Willa Janina czy Biała Róża, kaplicę zdrojową, muszlę koncertową czy ciekawą, dawną drewnianą cerkiew. I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału i oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!